Będzie trudno. To powieść drogi, ale też reportaż o współczesnej przydrożnej architekturze. Książka jest napisana bardzo soczystym językiem, typowym zresztą dla autora. Jest to opowieść o współczesnej Polsce, o Polakach, o ludziach, o sukcesie i jego kosztach. Wreszcie o wojnie polsko-rosyjskiej, hipotetycznej oczywiście. Na zakończenie dla ułatwienia mogę dodać, że akcja książki dzieje się na Królowej Polskich Dróg.